Dominik Durnia dla MMA Rock. Ze mną są dwie gwiazdy światowego formatu i dwaj prowadzący nowo powstającego programu 1 na 1 walka na style, tak prawdopodobnie się będzie nazywał, Karol Bedorf i Tomek Oświeciński. Witam Was serdecznie. Panowie, jesteśmy po pierwszych zdjęciach do tego programu. Jak Wasze wrażenia póki co? No dla mnie rewelacja. Myślę, że będzie to najlepszy program, jaki do tej pory widzieliśmy. Bardzo ciekawie zapowiada się. My jesteśmy już po ważeniu i wiemy, kto będzie walczył w jakiej parze. Ja jestem mega zajarany. Takiego jeszcze programu na pewno nie było. Bardzo będzie interesujące, co? No tak, od samego początku z Tomkiem właśnie próbowaliśmy ustalić, kto będzie zwycięzcą całego turnieju, całego programu w zasadzie, związanego ze sportami walki, i przyznam szczerze, że bardzo ciężko jest wytypować zwycięzcę. Ja jakbym miał swego faworyta, nie będę mówił, kto to jest, Karol też miał swego faworyta, ale potem po namyśle, wiesz co, jednak nie mamy tych faworytów, bo tak naprawdę każdy może wygrać. Tak próbowałem popatrzeć w twarze tych chłopaków, czy mają jakąś obawę. Myślę, że niektórzy mieli, wiesz? No. Trzeba było Was długo namawiać do tego, żebyście poprowadzili ten program? No, o mnie się starali już 5 lat, a o Ciebie? 16. A to widzisz, jakby wyprzedzili, to nawet by przed UFC mogła prawie, że byli z konfrontacją tych sztuk walk. No tak, ale nie chcieli się z nami dogadać, no to UFC było pierwsze, no i teraz dopiero my, nie? A jak się Wam razem współpracuje póki co? Bo chyba w pierwszy raz w takim duecie pracujecie. Tak, muszę pochwalić Karola. Jest super prowadzącym. Oprócz tego, tylko że dużo je i nie zabiera mi moje porcje. Ja się ustosunkujesz do tego skarżeń. Bardzo cieszę się, że Tomek przywiózł mi jedzenie na plan zdjęciowy, że zaopatrzył mnie w duże porcje żywieniowe i mogłem wytrwać przez cały dzień. Tak naprawdę jest to mój wymarzony prowadzący. Świetnie się z nim gaduje, świetny gościu. W ogóle jest zaszczyt, że prowadzę ten program z takim gościem, no z mistrzem. Mogłeś mi nie uderzyć tak mocno, stary, no myślisz, że cały czas jest na walce. Karol, proszę Cię, ja jestem prowadzącym i jakiś szacunek się należy. No człowieku, no przecież mnie on uderzył teraz. No. Ty, to może po tym prowadzeniu gdzie indziej się spotkacie w dwójkę. No właśnie, właśnie się spotkamy, bo dzisiaj Karol zostaje w Warszawie i my idziemy gdzie? Miasto? Tak, idziemy do biblioteki. No to wyglądacie, jakbyście mieli dzisiaj iść jeszcze wieczorem do biblioteki w sobotę wieczorem. Tak, idziemy do biblioteki w sobotę wieczorem. Idziemy otwarte do biblioteki poczytać książki, okej? Okay? Będziesz z nami? Wiecie co, muszę wracać do Poznania, ale gdybym został, to bym na pewno poszedł. Zresztą, jako filolog polski nie mógłbym odmówić, nie pójść do biblioteki. Właśnie wiemy, że z Poznania pochodzą centusie i dlatego on nie chce tu wydać ani grosza i jedzie do domu. Dobrze, panowie, powiedzcie, mówicie, że mieliście swoich faworytów, czy po tych pierwszych losowaniach właśnie ktoś tak wyszedł jeszcze bardziej na pierwsze miejsce w waszych typowaniach? Nie, no wiesz co, ja zauważyłem, że przed losowaniem był mega stres. Jakby nikt nie spodziewał się, z kim będzie walczyć, no to był mega stres. Później jakby ten stres trochę zszedł z tych zawodników. Tak. Myślę, że część może być zadowolona z losowania, nie będę mówił kto, ale myślę, że część zawodników to na pewno obawia się swojego przeciwnika. Zresztą było widać od razu po pierwszych spojrzeniach, po pierwszych ujęciach, kto ma jakieś tam wątpliwości co do naszych wyborów i naszych losów. Natomiast no, to jest taki program, który ma na celu skonfrontowanie różne style walki. I teraz zwycięży ten, kto będzie najwięcej w tej walce tak naprawdę no, myślał i wykorzysta na maksa swój potencjał i swoje możliwości. Karol, ty pamiętasz te prawie że najstarsze czasy właśnie MMA w Polsce, kiedy też te sztuki walki rzeczywiście były konfrontowane ze sobą. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby znów wrócić do takich zestawień czystych styli, właśnie zawodników z czystych styli? Na pewno dobrym pomysłem jest pokazanie tego od środka, czyli jak zawodnicy się szykują, co dzieje się w ich domach i tak naprawdę pokazanie tych całych przygotowań od kuchni, a właśnie o tym będzie ten program. Będziemy pokazywać wszystkie aspekty przygotowań do pojedynku. Mam nadzieję, że zawodnicy też będą chcieli nam przekazać i pokazać, że ich sport jest lepszy od sportu przeciwnika, nie? Więc będą musieli to pokazać i udowodnić, że warto trenować jest ten sport ich i jest lepszy sport niż jego przeciwnika, więc zobaczymy. Ty, Karol, jesteś no znakomitym zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu jeszcze przed tą karierą w MMA. Ty, Tomek, trenowałeś judo, z tego co wiem, latami. Czy w takim razie to serce trochę bardziej pika w stronę tych dyscyplin? Nie, wiesz co, ja uważam, że powinien wygrać lepszy. Naprawdę, ja kibicuję jednym i drugim. Ja, wiesz, uważam, że dobrze przepracowany czas na treningach, na sparingach i się kocha to, co robi, więc
nie ma różnicy, jaki to będzie styl. Mam nadzieję, że będzie dobre show. No. Ja miałem możliwość porozmawiać trochę z Tomkiem dzisiaj i wcześniej przed programem i podoba mi się bardzo właśnie podejście Tomka do sportu samym sobie, czyli on jest profesjonalistą, on to co robi, robi to najlepiej. Dlatego rozumie to, co się dzieje tutaj, rozumie doskonale ten program i go czuje. I dlatego uważam, że fajnie, że akurat zostaliśmy razem zestawieni do prowadzenia tego przedsięwzięcia i fajnie, że będziemy mogli pokazać wszystko od kuchni, ponieważ tak naprawdę jak startujemy już w profesjonalnych galach, w profesjonalnych walkach MMA, to tak naprawdę oglądacie tylko kwintesencję, tą taką kropkę nad i, która jest podsumowaniem całego cyklu przygotowawczego. A tutaj chcemy pokazać Wam zawodnika od środka, chcemy pokazać i zbliżyć jego ciężko, sylwetkę. Tak, ciężką pracę przede wszystkim, jaką wykonują ci ludzie, jakie to są wyrzeczenia, no, nie wiem, treningi, niektórzy trenują dwa razy dziennie, trzymają dietę. I naprawdę są to wyrzeczenia, no, chodzenie wcześniej spać, nie balowanie, no to naprawdę to potrafią zrobić tylko najlepsi. Bardziej wśród młodych ludzi takie rzeczy. Tak, wśród młodych ludzi i myślę, że taka sama... bardziej wśród starszych. Ale wiesz, tutaj nie ma za wielu starszych. Trzeba powiedzieć o mnie, wiesz, ja go zasłonię teraz. Nie, o małolatach bym tak nie mówił. Panowie, ja myślę, że ta rozmowa to zmierza naprawdę tego, że jest szansa na zestawienie jakiegoś pojedynku. Nie wiem, tam włodarze niektórych organizacji powinni pomyśleć o tym tutaj. Że widać, że przyjaźnicie się, ale też chyba chętnie moglibyście się skrzyżować. Nie stać nawet na to. Dobrze powiedziane, Tomek. Bardzo dobrze powiedziane. Dobra. Pięknie powiedziane. Będzie stać, to proszę. No problem. Dobra, to zakończmy tym akcentem. Zapraszamy wszystkich, myślę, razem do oglądania od października na platformie player.pl oraz w TVN Turbo. Zapraszamy. Jeden na jeden, walka na style, zapraszamy. Wygra najlepszy.